Witam, witam serdecznie. To jest ten dzień, to jest ta pora, co trzeba podjechać i zrobić dostawę i odbiór towaru, nie? Jeszcze tylko chwila. Podjechałem sobie z parkingu troszeczkę tutaj dalej. Byłem w ubikacji, no bo najlepiej jak człowiek sobie załatwi pewne sprawy rano. Teraz jeszcze byłem obejrzeć ciężarówkę. W nocy jakiś mały opad był. I zaraz ruszam dalej. Dobra, wszystko gotowe. Towar trzeba dowieźć, nie? Wyruszam dalej. Teraz kamerę zaraz wyłączę, bo ciemność egipska. Jak stoją sobie i śpią borsuki. No parking reserve. Okidoki, TA Express, Travel Center. No i gitara. Było pospane, było. Dobra, zapraszam. Będziemy zaraz działać. Truck with trailer over, bla bla. Że tam nie można skręcać ciężarówkami. Okej, okay, to trzeba patrzeć już dokładnie, wiecie, bo to można gdzieś się będzie nadziać na jakąś drogę, gdzie ciężarówki nie mogą jechać. Powiem wam szczerze, ale tak szczerze, nie, kurna, muszę się pozbyć tego słowa, jak mnie to zatkwiło. Powiem wam, że fajnie się tu jedzie, ale świateł, zakrętów, tutaj cudów na patyku jest pełno. Już jest takie zaciśnienie. A tu i Jaguar, i Land Rover. Kurczę, wcześniej Mercedes był dealer. Czyli, aha, tu dalej już tak na końcu wioski to Hyundai nawet jest. Najgorzej jak trafisz o za jakimś takim siusiorem, kurde, co jedzie strasznie powoli. Dobra, forwarder, firma, czy co to za firma jedzie? Tutaj dealer Fordzika. No, trzeba przejechać za rzekę Delaware i będziemy prawie na miejscu. Widzę, że wczoraj jak składałem film, widzę, że czasami jak podskakuje gdzieś na dziurach czy coś, to ten odbiornik jednak na moment się potrafi... O, tutaj w left. Okej, już. Dobra, jedziemy. Że ten odbiornik potrafi przystworzyć troszeczkę problemu. Ja tu tak ostro nie wejdę jak wy chłopaki. Ale przepraszam was za to, jak powstają jakieś problemy czasami, no ale w rzeczy samej ja widzę po jak składam te filmy, że z tym mikrofonem jednak jest lepiej, bo to jak nie ma tego mikrofonu, to ten hałas w ciężarówce, te tłuczenie plastików, dziury, to wszystko powoduje to, że bardzo źle mnie słychać jest. A tak to przynajmniej moją gadkę, chociaż już i tak chyba się nudna robi, bo jest nudna. Zobacz po prawej, już chyba trzecią czy czwartą taką stację paliw mijam. Nazywa się Wawa. Myślicie, że to jakiś warszawiak założył tę stację i nazwał je Kac Wawa? Ale to tak nie przez V, tylko przez W normalnie, przez W. W to jest W, nie? Wawa. Stacja Wawa. No już gdzieś całkowicie blisko, znaczy całkowicie jeszcze 5 mil, ale całkiem blisko do rzeki, nie? Jak przejedziemy rzekę, to już jesteśmy w New Jersey. Ale tu mają te drogi rozdupczone, jak się patrzy.
Dybala. Czekaj, co tu mruga coś. Patrzcie na te drogi, jakie rozkurde dupczone. O ja pierniczę. Tragedia. Te drogi to jakaś jest... Stare drogi, tak? No dobra. Będzie rzeka zaraz. Ten mikrofon działa, działa. New Jersey. Żeby mi tu żaden kura statek nie przepływał teraz czasami, jak wjeżdżam na ten most. Okej? Żeby mi tu żaden statek nie płynął teraz. Pogoda, szczur. No, no, no. Żadnych mi tutaj kontenerowców nie puszczać teraz, bo jadę. Dobra, rzeka Delaware przejechana prawie, w połowie jesteśmy nawet... O, gdzie? Dopiero się zaczęła. Szkoda, że tego nie widzicie. Daję radę. Okej. No i wjechałem teraz do stanu New Jersey, nie? A tak bardziej tam w lewo jest Filadelfia, jakby jechać. No, można powiedzieć, że... Poczekajcie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jestem na lądzie już? Jeszcze nie widzę. Chyba nie, jeszcze chyba jeszcze woda jest pode mną. Bo ciemno. Byle kontenerowiec, ja mówię. Jakaś tam łódeczka mała, wędkarska, to se może płynąć, ale byle nie kontenerowiec. Bo te to potrafią załatwić most na cacy. Dobra, ja tutaj muszę gdzieś za 2,5 mili skręcić i będę na miejscu. Dobra, pół mili jeszcze gdzieś tu mam skręcić i powinno być. I zaraz się okaże, czy ta droga, którą ja myślałem, że można tam zaparkować, czy tam można parkować. Ty poczekaj, żeby ja... Tutaj? Tutaj. Tak jest. Stoją zaparkowani na tej ulicy. Tam stoją, widzicie? Można było atakować. Kurczę, co tu jest? Zamknięte? Otwarte od 6. Jest 5:30. A ta ciężarówka, co stoi przede mną, z Waszyngtonu, czyli z drugiego końca Ameryki, dwóch somalijskich wysiadło, chodziło. Może tam jest jeszcze jeden, może jeszcze dwóch. Nie wiadomo, ale normalnie wyglądają jak ci piraci somalijscy. No takie czasy, że my już, kurczę, nie mamy jak jeździć, nawet nie ma za co. A oni jeżdżą, no oni dają radę. Nie wiem, jak te ich firmy, za jakie pieniądze to wożą, czy co. Ale żeby aż stamtąd tu przyjechać? O? Trudno, trzeba robić co jest, prawda? Nie przejmować się, zarabiać pieniądza. Najciekawsze jest to, że ja załadunek mam. Jak wyjadę stąd, skręcę w prawo i 3,5 mili i po prawej stronie mam następny budynek i tam się będę ładował. Także do załadunku mam bardzo blisko stąd. Czekam jeszcze, która jest. 5:45 czasu lokalnego. 4:45 w Chicago. A tak jeszcze wracając do parkowania tam, to tu po prawej stronie i tam po lewej stronie wszędzie są tabliczki powbijane no parking fire lane.
czyli że nie wolno parkować, bo wiecie, przeciwpożarowe ten. I można, wiecie, tak zaparkować jak tamci po lewej, ale to nigdy nie wiesz, czy nie dostaniesz mandatu za takie coś. Także podjąłem, uważam, słuszną decyzję, przespałem się na trackstopie, rano sobie poszedłem, kawę sobie zrobiłem, byłem w ubikacji. Godzinka czasu podjazdu była, wystarczy mi czasu, ja tu się załaduję, znaczy rozładuję, później się pojadę załadować i wszystko będzie tak, jak powinno być. Takie strzały jak ten tutaj, bo to wychodziło 760 mil, coś takiego było, nie? Od Chicago. To są idealne na, wiecie, na papierowy logbook. Przyjeżdżasz na papierowym, stajesz właśnie tak jak tamte dwie ciężarówki, robisz dostawę, masz cały zegar, na personalnym podjedziesz te 3 mile dalej na załadunek, załadujesz się i dzida, masz jeden dzień spanie i jeden dzień powrót. Obrobisz to takie kółko na papierowym logbooku, obrobisz bez dodatkowych spań takich jak ja robię, nie? Tak to działa. My na tych elektronicznych nie mamy takiej możliwości, żeby to przyszwancować. Ty, no to już jest całkiem cacane miejsce, bo drzwi 11 dostałem i się cofa do drzwi i w ogóle nawet mamy nie otwierać, oni sobie od środka otwierają. Tylko gdzie są drzwi 11? I dostałem opiernicz za blokowanie podjazdu. Tam gdzie stałem. Czekaj, bo tu jest 10. Aha, 11 będą tutaj zaraz po za tym wjazdem po prawej stronie. Czyli trzeba się okręcić. Oni se tam otworzą już, tylko mam cofnąć do drzwi, zablokować koła i pójść do biura zanieść dokumenty. No i gitaria. Somalińskie stoją dalej, to oni mają widocznie appointment, czyli awizację na późniejszą godzinę. Aż światło zapaliło. 12-11, tak, 11 są zaraz tutaj, o. Ale super. Jest się gdzie wydygać tutaj. Ta lampka mi tak nie mrugała. To było całkiem super. Czekaj. Nic nie jedzie z tamtej, nie. Przeciągłem. Może nie. A może tak. No nie,
nie ma żadnej linii tutaj, ale są namalowane takie na bandach tych bocznych, są namalowane kreski, więc trzeba do tych kresek się dopasować na ścianie. Ty, no nie, no jest jakaś linia, sorry, kurna. O co tu chodzi, to ja nie wiem teraz mi. Dobra. Przy samej końcówce była jakaś kreska namalowana. Chyba dobrze. Ty, no, nie wiem teraz. Jakbym jechał do tych linii, to jest dupa. Ale, no, kurde, ktoś to malował, nie? Tylko znowu na ścianie są. Wiecie, jak są te rękawy, chce człowiek być pomiędzy rękawami, tak jakby jechał po linii. Mamo, kij w oko, jadę tak jak teraz jest. Będzie dobrze. Jak coś to powiedzą, żeby się poprawić i tyle. Nie no, nie otworzą przecież tego. Ach chuj. Idę sprawdzić. No jestem na linii, nie? Powinno być ok. To drzwi, tam przy drzwiach numer 1, gdzieś jest biuro. Wychodzi na to, że to tu. How are you doing, sir? Just in a moment, sir. No problem. Thank you. Delivery. Your ID, sir? Oh yeah, you. Right here it says no parking. Sir, I'm not listening to you right now. I'm doing something different. Oh, okay, okay. Don't talk. What are you asking me? No, it says do not park on a fire lane, right? Right. The streets are fire lanes. If they give you a ticket out there, we're not paying it for you. Oh, okay. Do not park. Nie wolno parkować tam. Dobrze. To była dobra decyzja, że tam nie zaparkowałem. Thank you. Okay, you are in door 11, right? Correct. You're gonna come out, knock on your door, let you know when you're done. You come back up here for your paperwork. Thank you so much. See you later. You too. Idę do kibla. A jaki czysty kibel mają tutaj? Ha? Dobra, włączę kamerę. To pokażecie, jak się załatwia pewne sprawy po męsku. Żartowałem.
sprawa załatwiona pozytywnie. Mam czekać cierpliwie, aż brygada rozładuje. Ktoś przyjdzie do mnie, zapuka i wtedy mam przyjść po papiery. Ładne miejsce. Bo tak jak oni tam parkują, to mandat i kody wyskoczyły, ale na szczęście nie w moim. Jeszcze jedno pamiętajcie, widzicie te cycki? Te cycki trzeba czyścić, te gumki trzeba czyścić, bo może być tak, że się zapychają i wtedy nie może zrobić sobie defrostu. Idę, będę czekał na rozładunek. Przyszedł chłopaczek, kazał mi odpiąć węża od powietrza czerwonego emergency i założyli, wiecie, ten blombę taką, znaczy blokadę. Chodzi o to, żeby nie odjechać im stąd. A ci somalijscy, co tam stali na ulicy, to wpuścili ich tutaj, kazali im zaparkować. No tak jak myślałem, oni mają awizację, może na 9, na 8, na 9, na 10. Dlatego ich wysłali na parking, ale jak otworzą już bramę, to już można wjeżdżać i tu można zaparkować, nie? Ale w nocy nie ma parkingu, widzieliście? Napisane wyraźnie. I ten jeszcze tak do mnie: o, jak dostałeś, że jak mandat, to oni nie płacą. No to wiadomo, że oni nie płacą, nie? Co ich to obchodzi? Pisze, że nie wolno parkować, to nie wolno parkować. Czasami się uda, nie? Czasami się uda, czasami się obudzisz rano, a na szybie będzie naklejone. Mój kolega tak w Atlancie dostał, to znaczy w stronę Chattanoogi. Była stacja i on nie miał gdzie tam stanąć i stanął przy takich zbiornikach, tam był ten gaz, propan, nie propan, butan, tylko to był gaz, tak jakby LPG czy coś, ale tam nikt nie tankował, ni nic. Rano się obudził, to miał mandat, dostał, chyba na $380 miał, tyle problemów, żeby się dodzwonić o ten mandat, gdzie on to ma zapłacić i cokolwiek. W końcu się znalazło, że to lokalny policjant przyjeżdża i jak ktoś nielegalnie zaparkuje, to oho, już się zaczynam telepać. A ten, to daje mandat. No i wtedy co? Wtedy wykładasz z własnej kieszeni, bo ci nawet firma nie wróci za mandat, nie? Więc lepiej było zapłacić te $15, spokojnie przespać, rano pójść, mówię, kawę sobie zrobić do ubikacji i przyjechać tutaj, nie? Skończone. Czemu on mi to wyłączył? Ja potrzebuję, żeby to było włączone. I z powrotem do tego gościa, pokwita. Thank you so much. Have a great day. Załatwione. Pójdę zobaczyć, czy mi duży bałagan w naczepie narobili, nie? Wiecie, o co chodzi, bo jak jest dużo śmieci, to jest trochę przerąbane. A trochę jest, trudno. Parę patyków. Tak. Jak będą kazali sprzątać, to dopiero wtedy się będę tym martwił. Dobra.
No dobra. Jadę zobaczyć na tą drugą miejscówę, nie? Okej. Pisze, że tutaj gdzieś blisko, no to... Zatrzymać się. Tu nie ma nikogo i tak w budce i tak. Dobra. A ci tam dalej stoją, no widocznie im się udało. Ale jak nie wolno, to nie wolno. Bo wcześniej tego budynku tutaj nie było. Po drugiej stronie. A teraz jest i co? I... Okej. Okay. Co my tu mamy? Dzida Rafa. Światła włączone. I rura. Lock Avenue, dokładnie. Ciekawe, bo to też na tym nie było widać, że ten budynek jest gotowy. Tam jeszcze, jak patrzy się na Google, to wygląda na to, że tam jest pole. Ale to może być wybudowane dopiero, nie? Kurczę. Pogoda szczurowata tutaj. Szczurowata. No zobaczymy. Tu jest autostrada 295. Na pewno będę na nią wjeżdżał, jak będę wracał z powrotem. Teraz będę przejeżdżał przez autostradę. A tymczasem pisze, że tutaj ciężarówki nie mogą. No turn, skurna. No turns, a ja przeczytałem no trucks. O Jezus, ale się zdygałem. Bo nie wiem czemu ta nawigacja, wiecie, Garmin pokazuje, że tutaj nie mogą... No, co to pisze? Android Construction. Ja nie wiem czemu ona pokazywała, że ja tutaj nie mogę skręcać. Znaczy, że... Ta droga, że ja tu nie mogę jechać po tej drodze, nie? A kije w oko. Czasami nie warto słuchać nawigacji. Zimno, kurde, zimno, brzydko. Kurtkę trzeba jakąś ubrać sobie chyba. Też pada. Kamera zamaka na pewno. Czekaj, to nie tu jeszcze. To nie te światła. US Food wyjeżdża. Przytrzymam was tak chwilę, sobie pooglądajcie, tak, co tu się odbywa. Widzicie tego Mercedesa po lewej stronie? Tego GLA chyba 250, Beatka miała takiego, ale to taki trochę maławy jest ten Mercedesik. No do miasta jest super, nie? Ale trochę za mały. Truck over... Aha, ciężarówki powyżej 4 ton nie mogą zawracać tutaj na tej krzyżówce. Dobra, ile ja mam? Jeszcze jedną milę. Oho, będę musiał tutaj zmienić pasa. Bo się kończy. Oni wiedzą, że się kończy. Kurwa, no i co? Fuck you, kurwa! Fuck you! No. Widzieliście durnego debila? Kurwa, chamy i prostaki, normalnie... Kurwa, czasami to mnie aż normalnie roznosi, jak takich widzę. Widzi, że mam kierunkowskaz. Co mu to dało? I ile on jedzie przede mną? Baran głupi. I macham mu ręką, żeby mnie puścił, to nie, kurwa, trąbi będzie się pchał. Debil jeden.
okej, okay, bo tutaj już gdzieś zaraz będzie ten skręt. Kurwa, muszę okno przymknąć, bo jakoś mi tak cielaki po plecach liżą. Mówię, w Kalifornii, w Los Angeles włączyłbym tak kierunkowskaz, na 100% by mnie od razu puścili. Ty, no bo jest już teraz tam budynek. Dobra, to ja tu skręcam. $275, to będzie ten. No i najechałeś, co? Debilu w białej kiji, kura. Jaki ty jesteś tępy, to aż mi cię szkoda, kurwa murzynie, ty. Tępa kanalia. I to jest ten budynek tutaj. Tylko gdzie tu jest wjazd dla ciężarówek? Okej. Okay. Dalej. Tu jest dla... Czekaj, bo tu... Tam dalej nie... Jest wjazd? Jest chyba. Chyba, że to tu jest wjazd. Kurwa, to tu jest chyba wjazd. Jackson Foods? Tutaj i tu w prawo. No tak, tutaj. Dobrze, że nie pojechałem prosto, bo bym się wrąbał. Okej, okay, jestem na miejscówie. Nowiutki budyneczek. Co my tu mamy? Gdzie my tu staniemy, żeby się gdzieś zainstalować? Driver entrance. Okej, okay, dobra, tu tutaj staniemy. Bo tu już się, co niektórzy ładują. Dobra, idę się zainstalować, moi drodzy, a wy zaczekajcie chwilę, dobra? Ja zaraz wracam. Okej. Okay. Momencik, chwila, tylko muszę zobaczyć, czy mam napisane ten. No dobra, moi drodzy. Nie ma co, było takie małe confusion tutaj, bo numer jeden się nie zgadzał, ale teraz wszystko jest ok. Drzwi 11 muszę znaleźć. Drzwi 11, czuję, że za tą złotą kaskadią będą. A nie, tu są. Dobra. One są tutaj. Tylko przydałoby się, żeby ten kierowca tutaj odjeżdża już. Dobra, muszę zaczekać chwilę. Się podnieść siedzenie do góry. To trochę dupowato wyszedłeś na wóz tym. Dobra, trzeba podciągnąć. Która niedobrze, bo nie ma się gdzie wyciągnąć tutaj. Z całej siły teraz. A, z
Skabaniłem, fajne miejsce, a skabaniłem, tak jak nowicjusz. No trudno. Będzie ok, tylko że nie mogę podjeżdżać całkowicie do tego, bo oni będą chcieli otworzyć tą naczepę. Dobra, stoję i czekam, wiecie? To jak tak siedzę, nie? No to sobie to latnę sałatę. Okay. I do tego taką bułkę hot dogową sobie zrobię. Teraz wam coś jeszcze pokażę, w momencie, kiedy sobie tutaj wrzucę przetwory takie jak kurczak, mozzarella chyba to jest, jak się nie mylę, albo Swiss, serek. Dobra. Wymieszam sobie tą sałatę tutaj moją. Okej. Lubię na śniadanie haratnąć sałatę, wiecie, bo później tak, nie wiem, jakoś tak się świeżo czuję. Jak człowiek zje coś ciężkiego, nie, na śniadanie, to wiecie, jak się czuje, nie? Tak jak to, co zje. Oczywiście, co siwo. Bożeż, ty się wylało. Ajajajaj, nie lubię tego. Człowiek ma sprawne palce, nie ma problemu. Okay. Dobrze by było, żeby szybko to załadowali, to żeby człowiek jeszcze tak nadrobił drogi sobie, bo dzisiaj ile stąd jest? Okay. Where are we going? Saved. Plaza, zaraz wam powiem, jak się obliczy. Muszę zobaczyć, którą drogę mi wybierze teraz znowu, bo chyba trzeba będzie zmienić. O, i sałatunia będzie jak znalazł. Dobra, ściągnę czapkę, już nie pierdzielcie, żeby nie dawać tematu niektórym łożeżkom, że żre w czapce jak ham. Dziewięćdziesiąt 99%. Nie chcę. 778 mil do domu. Ja tego nie jestem w stanie zrobić, jakbym miał nawet pełną książkę, nie? Całe 11 godzin jazdy. To jakbym wystartował w Wyoming, w Nebrasce, tam gdzie zawsze, to bym dojechał, ten dystans bym dojechał, wiecie, ale to, że tu na wschodzie się nie da. Dobra, ja sobie zjem, żeby nie było, że ham żre i gada, a ham żre i gada. Peace, bez nerwacji, winetusy. Ja se zjem i widzimy się, jak się coś będzie, się coś działo się.